Jakoś jest taki dzień, że na te duże przynęty nie bardzo chcą reagować, a na mniejsze jestem w stanie je skusić. Delikatnie podbijając, prowadzę w toni przynętę. Nie daję jej dojść do dna. Na blaciku takim, tutaj jest 3 metry, prowadzę gdzieś w pół wody. Ale to naprawdę wystarczy. Te szczupaki, jak będzie chętny, to się podniesie nawet i do tak w pół wody prowadzonej przynęty. Niżej nie opuszczam jej, ponieważ jest zielsko i takie dosyć wredne, które się zaraz czepia. A jednak tytoniowe prowadzenie przynosi efekt. Rzut, zamknięcie i podbijanie takie. Jakbyśmy, można na dwa, tak jak podbija się na sandacza, ale ja wolę na szczupaka takie delikatniejsze, nie takie szarpane. Bardziej płyn... A, pyknięcie. Bardziej płynny ruch. Przy podbijaniu takim, poza... Trzeba pamiętać, żeby cały czas mieć kontakt z przynętą, czyli wybieramy luz. Nie może być chwili takiej, żebyśmy nie czuli naszej przynęty. Czyli każde podbicie kołowrotek musi wybrać. Jest! Znowu zielsko w las. No ładnie idzie. Cienka plecionka. To na małą gumę zmieniłem. Prędka Optimusik. Niby do vertikala, ale świetnie się sprawdza na małe gumy. O, coś się denerwuje. O, ładny. Jedzie, tam ucieka nam. Licznie. Wędka amortyzuje i znowu w zielsko po raz. Wyłaź z tego zielska. Uhuhuhuhu. Patrzcie, jak wycina zielsko. Żeby ta pleciona to wytrzymała. No, nie spodziewałem... nie spodziewałem się takiej ryby. Na tą stronę? Nie, na tą. Jest. Wychodzi. Tu do nas. Jest! Jest szczupaczek. No taka drobna rada, po euforii do prezentacji zawsze proponuję założyć rękawice kewlarowe. Już za dużo razy miałem pocięte łapy. Chodź tu, pokaż się. O, mimo tego, że dobrze się łapie szczupaka, on lubi pociąć. Zobaczcie, na jaką gumkę. Faworyta. Wytniemy go. Na taką gumeczkę skusił się. O. Taki szczupaczek. Lekki zestaw. Wędka do 30 gram, jedno skład. Ślicznie go podprowadziła mi. Zamortyzowała wszystkie zrywy. Widzieliście, jak kołowrotek grał. Najpiękniejszą dla wędkarza muzykę. Wypuszczamy go do wody. I przyprowadź jeszcze większego. Proszę cię.